No smutne dość nastroje. Nie tak chyba sobie wyobrażałaś inaugurację tutaj w Ergo Arenie tego początku sezonu? No na pewno nie tak, bo chociaż cieszyłby nas jeden punkt, jakbyśmy tutaj ugrali, a na pewno zwycięstwo byłoby takim dobrym rozpoczęciem sezonu na, tutaj u nas. No, troszeczkę jest mi przykro, bo też zaczynam od siebie, żeby moja gra była lepsza. Myślę, że każda z nas jest po prostu trochę zawiedziona. No ale nic, bo pierwszy mecz, pierwsze koty zapłaty u siebie i miejmy nadzieję, że po prostu taki zły start jest po prostu początkiem dobrej gry w następnych meczach. Czego zabrakło dzisiaj? No to chyba wszyscy widzieli. Na początku mieliśmy tak straszny problem z przyjęciem. Nie wiem, z czego to wynikało, bo czasami się wydawało, że po prostu lecą te zagrywki łatwo, nie mamy takiej orientacji w, nie wiem, przestrzeni, czy brak komunikacji, piłki wpadały między nas i to jest po prostu kwestia chyba treningu, tego trenowania, a nie po prostu braku jakichś umiejętności naszych. Brak dwóch podstawowych zawodniczek był aż nadto widoczny dzisiaj, prawda? To znaczy, no zabrakło nam Rachel przede wszystkim, bo w tamtym meczu grała cały mecz i zdobyła statuetkę MVP. No Norris jeszcze z nami nie grała w ogóle, więc na pewno zabrakłoby zmiany. Zabrakło dzisiaj zmiany, bo może akurat by weszła i by coś ruszyło do przodu, bo wiadomo, zawsze każda zmiana może iść albo w dobrą, albo w złą stronę. Ale to nic, no. Zespół składa się z 12, nawet u nas 13 zawodniczek i trzeba po prostu korzystać. Każda nie przyszła tutaj po prostu z jakiejś podwórka, że tak powiem. Każda umie grać, każda grała już o coś, więc trzeba po prostu się motywować nawzajem i tą naszą umiejętność przelać po prostu tam na parkiet. O tych dwóch ostatnich setach trzeba szybko zapomnieć, wyciągnąć wnioski i zapomnieć. Natomiast w tych dwóch pierwszych setach pokazałyście hard ducha, determinację i potrafiłyście odrobić duże straty, wyjść nawet na prowadzenie. No tak, no szkoda w tym pierwszym secie, że dogoniłyśmy tak kiepski początek, wyrównałyśmy i szkoda, bo no w końcówce no uciekło nam troszeczkę tej koncentracji, własne błędy. Drugi set wygrałyśmy też na styk, no można powiedzieć dwa punkty, to jest tak troszeczkę nerwów było. Trzeci można zapomnieć o tym secie, bo to był kompletny set bez walki. Na czwartym, no to wszyscy widzieli, do 16 punktu było ok, wszystko na styk i znowu czegoś zabrakło. I trzeba wyciągać wnioski, tak jak mówię, mam nadzieję, że taki mecz nas nauczył po prostu na przyszłość. Dobrze, że to nie są jeszcze play-offy, że nie gramy z takich ważnych meczów i żeby tak nie było już w przyszłości.